Dobra, Michael, w końcu znaleźliśmy pracę. Może nie będziemy tak dużo zarabiać, bo to jest pizzeria, ale może tutaj pozarabiamy. No. Dużo osób przychodzi, żeby zobaczyć sobie te takie misie. Nie wiem, chodź, dobra. Ogólnie to zostałeś jakoś lepszy te, bo jesteś tym ochroniarzem, jestem tylko sprzątaczem. O, patrz, ja jestem sławny, ten taki, nie wiem, miś. No w ogóle słyszałeś o tej grze, którą zrobili o naszą tej pizzerii? Tam, że niby oni chodzą. Słyszałeś to? No to jest tylko gra tam, raczej to jest nierealne. Nie może, żeby jakiś typ zrobił ten dzieci w użyciu do animatroników. Tak by, to jest jakby nierealne. Chodź, zapoznajmy się z pracą. Dobra. Dobra, ja do w ogóle dostałem na początek jakieś tam kamerki. Fajna latarka. Pójdę zobaczyć, jak toalety wyglądają. O Boże, już 8 rano. Ojojoj, bardzo brudne. Niektóre ostatnio... Nie, tu nie sprzątali za często. Dobra. O, tutaj jest, gdzieś tutaj widziałem, że da się powera. Bo ty kurde drzwi... To w ogóle daje drzwi na ETM. Masz to do posprzątania, ktoś wylał dzisiaj kole, widzę. O Jezus Maria. Patrz, uruchomił się. Ktoś tutaj jest? Chyba menadżer jest tam w biurze. Tam coś załatwia. Włączałeś go? Ale wyłącz go może. No tak, dobra, to ja już go wyłączam elektronika. Dobra, trzeba jakoś go wyłączyć. Czekaj. O, dobra. Dziwne trochę, ale dobra. Chodź tutaj, zobaczmy, tutaj jest. Dobra. Dobra. Ej, zamknięte! Zamknięte, nie da się wejść. Ja pójdę do swojego tego. Dziwne, ale czemu nie można tam wejść? Dobra. O, tu jestem Foxy, tylko nie wiem, czemu go nie ma. Ej, nie ma Foxy'ego. Nie ma tej Chiki, bo nie ma. W ogóle nie słyszałeś o tym, że niektóre animatroniki zostały zebrane? Pewnie coś tam z nimi się działo. Jakiś dzieciak oblał te animatroniki. I muszę naprawić, został tylko jeden. Ale tak najbardziej ulubiony. Na szczęście. No. Chociaż te zdjęcia są trochę straszne. No, najbardziej to się boi tego cupcake'a. Dzień dobry, panie menedżerze. Dzień dobry, panie. Dobra, tutaj jest, widzę, że dla mnie pokój. Oj. Dobra. Tutaj takie małe zapoznanie z pracą jest. Jeszcze to bajk brudno. Dobra, trzeba już zacząć tutaj pracować, czy coś, zanim... Bo mamy też na nas zmiany, żeby jak najwięcej po prostu zarobić tutaj. Tak. Dobra, już 11. Myślę, że chyba... Pójdę tam... Ale nie wiem, nawet nie tylko w grach pisali, że... Tam, wiesz... jeden dzieci też na internecie było, że... Te, nazywają ich animatronikami. Że jeden coś dzieci, a to trochę dziwne byłoby, nie? Bardziej nierealne, kto... Jakby nie, takie no, coś. Josh, ale patrz, jakby pomyśleć, to jaki człowiek, nawet psychopata by tak nie zrobił. Jaki psychopata zabija ten dzieci, wkłada ich do animatroników, jakby te animatroniki miałyby jeszcze ożyć. No ale w sumie też zobacz na jego zęby. Ej, zobacz, tam coś w środku ma. Przyjrzyj się. Ej, mam pomysł, może w nocy spróbujmy wejść tam do zamkniętego. Bo to trochę dziwne jest, wiesz? Bo ja było też... Nie wiem, czy ci mówiłem, ale tam, kiedy studiowałem, tą hydraulikę, czy tak to się tam nazywało. Co nieco wiem o ten, otwieranie jakby zamkniętych drzwi i tak dalej. I o zlewach też coś wiem. No bo trzeba było naprawdę to poznać, bo to trochę jest aż dziwne. Więc jak ktoś tam to może w nocy otworzy, tak? Tylko musimy tak, żeby menadżer... Menadżer idzie dopiero jak się zacznie od razu noc. Prosimy go jeszcze, musimy dzisiaj go... na nocną zmianę, mówimy, że bierzemy nocną zmianę. Dobra, to chodź do niego. Dobra, Michael coś tam muszą pójść gdzieś, trzeba do sklepu, więc ja poproszę menadżera. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo ja ogólnie bym chciał poprosić, ja i Michael chcielibyśmy nocną zmianę mieć. Michael? Ja i Michael.
Ale gdzie jest Michael? Michael poszedł do sklepu. Poprosił ciebie, żebyś ty się o niego zapytał? Tak. Okej, dobra, więc na nocną zmianę. O której chcecie tą nocną zmianę zaczynać? No, po prostu, żebyśmy wyszli po prostu o 6 nad ranem jutro. Co nad ranem? Żebyśmy po prostu wyszli. I jeszcze jak przy okazji jestem tutaj u pana, chciałbym się zapytać, o co chodzi tam z tymi, że nie wiem, poszukiwane dzieci są, że jedzą dzieci, tam jest napisywanie. To będzie to. To jest. Tak, to są fejki, tak, to są fejki, naprawdę. No, fejki? No, tak, fejki, nie musicie się o tym martwić. A nie. Nie musicie się martwić. A kiedy jakaś impreza jest? Żebym jakoś ten czas posprzątał? Ten impreza akurat jest dzisiaj o 6 rano. 6 rano, od razu kiedy wyjdziemy. Ktoś... No dobra, no to będzie ktoś inny chyba w tej zmianie. Właśnie, co do innych, to ostatnio zwolnili się, więc ostatnio zwolnili się moi koledzy, którzy mnie pracowali, więc moglibyście jakby, no wiecie, zostać, tak? Dałbym wam przerwę, wiecie, byście sobie gdzieś, no. Totalnie pracowników. My jesteśmy jedyni tutaj? Na razie tak. No. Ostatnio się zwolnili. Ale to może jakąś podwyżkę za to, że jesteśmy jedyni. Byśmy zamiast dostawać tam ten $700, to byśmy mogli jakąś podwyżkę i $900 za to podwójną pracę. 850 może być? $850, no dobra, może być, wystarczy na czynsz. No może. Bo wiesz, animatroniki, elektryka itp. To też dużo kosztuje. Tak, a w ogóle dlaczego nie ma Foxiego, Boniego i Ciki dokładnie? Bo jakieś ten dzieciaki, ten tą kolon, nie wiem czy widziałeś tą rozlaną kolon. Tak, widziałem. Tak, to weber rozlali na macaniki, nie wiesz jak to roboty i woda. Dobrze, mam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy włączacie tam animatroniki na noc, czy zostają włączone? Zostają włączone, bo one też są na baterie. Czy się ładować. A w jakich godzinach je ładujecie? Zaczynamy tak o... W której w sumie zaczynamy? Jak wychodzę, to zawsze ten... To zawsze nie podłudzę, więc ładowanie nie musicie. Dobrze, to chyba byłoby wszystko właśnie. Dobrze, a to macie na zmianę załatwioną. Jest godzina już. Sprawdzisz tę godzinę, bo zapomniałem zegarka. A, jest godzina... O Boże. Nie widzę dokładnie. 19, tak, jest 19, sprawdziłem na telefonie. Dobra. To... A pan kiedy wychodzi? Ja wychodzę 22. Oj. O, już 20. No dobra, to ja jeszcze chwilę tu posiedzę, wy możecie sobie iść. Dobrze. Macie nocną zmianę. A jeszcze mam pytanie. Tak. Josh, czekaj. A ty już idziecie do domu, czy wracacie dopiero na... Nie, my już teraz. Tak, chcecie zaczynać już? Tak, zaczynamy. Dobra, jak coś, to jeśli będziesz dobrze pracował, to mogę ci dać na lepsze stanowisko, albo będziesz mi sprzedawać pluszaki na przykład. O, dobrze, dziękuję. To do widzenia. Dobrze, do widzenia. Okej, okay, ja już nam załatwiłem jak coś. Załatwiłeś coś, co szef mówił? No, jesteśmy jedynymi, którzy tutaj pracują. I mówisz, że te poszukiwane dzieci i te zjedzone są jakieś fake newsy ogólnie. Dobra. No więc chyba nie ma się o co martwić. Kurde, 22 już. Szef wyszedł? No, już czekaj, sprawdzę. Dobra. Puk, puk. Dobra, nie ma go. Dobra, kurde, power mnie zaraz wysiądzie, muszę sobie włączyć. Dobra, a włamiemy się do tego zamkniętego pokoju? Może nie teraz. Jeszcze nie. Może jeszcze szef coś odpala samochód. No. Dobra. To czekaj, muszę sobie powera, restaurant, włączyć, dobra. Dobra, to chodź. Dobra, włamujemy się? Tak, włamujemy się. Dobra, dawaj. Specjalnie ze sobą zbieram takę. No to teraz na torkę muszę promować. Co to jest? Tutaj jest ten Cika.
I Bunny. Ale nie ma Foxiego. Gdzie jest Fox? I patrz, kamera nawet tutaj jest. Widzisz to? Kamera? Ten szkielet? Ja czekaj, czy ja mam do niej dostęp? Ja mam tu do dostęp. O! Nie wiedziałam. Jakiś szkielet tutaj jest nawet. Co jest? Nie, nie. To jest przerażające, ale nie, no wyobraź sobie, że o trzeciej nocy patrzysz se i widzisz se jakiegoś Prediego czy Boniego patrzącego się tutaj na ciebie, tak idealnie do kamery. No. Przerażające by to dobra, było. Dobra, to dobra, sprawdziliśmy za ten. Dobra. Chodź, ja idę dalej tam pracować. Dobra, to ja idę. Michael? No co? Co to? Gdzie jest Freddy? Przypadkiem menedżer jeszcze chyba był i nie do go doładowania. Gdzie jest? Gdzie on jest? Co jest? Gdzie on jest? Gdzie on? Mój Boże. Czy to myślisz o tym samym co ja? To będzie może zrobić. Chodź dawaj, sprawdźmy toalety. Dobra. Ej, widzisz, tutaj taka szpara jest? Taka trochę? Ale dobra, nie, wchodźmy na razie. Może lepiej w pierwszy dzień pracy nie. Chodź. Chodź, Michael. Boję się, co to może być. Halo. Dobra, chodź do damskiej na razie. Dobra. Nic nie ma nigdzie. Dobra, chodź teraz do męskiej. Czysto. Boże, ale to jest straszne. To już druga w nocy. Dobra. Nie wiem, chodźmy na scenę po prostu. Nie wiem, no dziwno trochę. O, Freddy. O, jest. Mówi, nie wiem, chyba musiał się przewidzieć, bo jesteśmy już tak zmęczeni po tym dniu. Jest. W nocy. No właśnie. W nocy zostało. Dziwno ale, trochę. Ale patrz, jakby zmienił głowę. I patrz teraz w dół. Nie, dobra, pewnie miał tak wcześniej, nie przyjrzałem się mu. Josh? Josh? Co się stało? Josh? Patrz na jego oczy. Patrz na jego oczy. Co się stało? No tak martwe oczy. Jakby... Ej, chodź może do twojego pokoju się zamkniemy. Tak, chodź szybko. Tak będzie. Czekaj. Chodź szybko, Michael, do pokoju. Do pokoju. Twojego. Dobra. Jesteś, zamykaj drzwi, zamykaj. Ja zamykam. Ja zamykaj drzwi, dobra. Ja mam 40... Słyszałeś to? Słyszałeś to, co ja? No. Że? O Boże! To była prawda. On się na śmie. 30 powera. Zginiemy tu. Nie znam, podpisaliśmy kontrakt na tydzień. Nie, spróbujmy go jakoś stąd. Nie wiem. A, idź szybko. Świećmy w niego. Ale na tym. I sobie. 10 power mamy. 11. 8. Idź sobie. Znikł nagle. Nawet się nie ruszył. Chodź, idziemy stąd. Nie czekaj, 2 power mam. O nie. Muszę, idę szybko. Chodź ze mną, musimy resetować power. Jest na scenie, uważaj. Dobra, pewnie. Nie możemy tak podchodzić. Musiała znać nam się znowu. Zobaczmy jego oczy. Może... Nawet znowu nam się przewidziało. Ale... Nie wiem, trochę dziwne. Dobra, jest dzień, ale będzie trzeba się menadżera o to zapytać. Tak. Trochę dziwne. Jestem przerażony po tej nocy. Ja też.